Jarosław Boberek zostawił żonę dla aktorki z TVN. Jest od niego o 20 lat młodsza. Znany z rodziny zastępczej Jarosław Boberek zostawił żonę, Ilonę Kucińską, dla młodszej o 20 lat aktorki z serialu TVN. Kim jest nowa ukochana Jarosława Boberka? Jarosław Boberek wdał się w romans z gwiazdą serialu TVN. Jarosław Boberek to aktor znany z serialu Polsatu Rodzina Zastępcza oraz słynnych ról dubbingowych. To jego głosem mówił król Julian w Madagaskarze, Czerwony z Krowy i Kurczaka oraz Kaczor Donald w polskiej wersji kreskówek Disneya. Mało kto wie, że popularny aktor ma na koncie aferę miłosną. Boberek zostawił żonę dla młodszej o 20 lat aktorki. Gwiazdor Madagaskaru był dwukrotnie żonaty i ma troje dzieci. Jego drugą żoną była Ilona Kucińska, aktorka znana m.in. z Barw Szczęścia. Para doczekała się dwóch synów, lecz przez zdradę Boberka nie zdołała uratować rodziny. Pierwsze wzmianki o kryzysie małżonków pojawiły się w 2009 roku. Pisano, że Jarosław Boberek wdał się w romans ze znacznie młodszą koleżanką z planu. Wkrótce ujawniono, że chodziło o aktorkę Magdalenę Turczeniewicz. Paparazzi przyłapali ich na namiętnym pocałunku w klubie. Niewiele później Boberek znowu pojawił się z żoną na imprezie branżowej. Ponoć Ilona Kucińska miała wybaczyć mu skok w bok, ale i tak doszło do rozwodu, sfinalizowanego w lutym 2015 roku. W tym samym czasie prasa kolorowa donosiła, że Magdalena Turczeniewicz dla nowej miłości zerwała z ówczesnym partnerem. Zostawiła ukochanego oraz ich dom pod Paryżem i z synkiem przyjechała do Polski, informował magazyn Na Żywo. Wkrótce Jarosław Boberek i Magdalena Turczeniewicz przestali ukrywać swój związek. Oficjalnie wyszli razem na salony pod koniec 2015 roku na uroczystości z okazji 70-lecia powstania warszawskiego Teatru Syrena. 60-letni aktor do dziś niechętnie opowiada o niechlubnym występku z przeszłości, ale też nie udaje świętego. Ja nie lubię być takim mentorem i podawać ludziom, jaki jest najwłaściwszy, najlepszy przepis na życie, powiedział, nawiązując do zachowania wielu celebrytów. Magdalena Turczeniewicz to aktorka znana z popularnych seriali i produkcji filmowych. 40-latka zagrała w serialach TVN Motyw i Bunt. Oraz takich filmach jak Obudź się, Atak paniki czy Król życia. Widzowie mogą kojarzyć Turczeniewicz także z popularnego niegdyś serialu Dwójki Egzamin z życia. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w